Pani dyrektor, dzisiaj bardzo wyjątkowe święto na terenie Żeliszczewa w Waszej szkole. Tak jest, po raz pierwszy w tym roku mamy takie otwarte spotkanie z Mikołajem. Chcieliśmy w ten sposób pokazać już wieloletnią tradycję w naszej szkole, gdzie 6 Mikołaja ubieramy się na czerwono, są różne konkursy, różne piosenki mikołajowe, ale to właściwie było zamknięte w murach szkoły i postanowiliśmy z nauczycielami, że chcemy to pokazać. Trochę pogoda dziś nie dopisuje, ale i tak jest rewelacyjnie, jest tyle wrażeń i emocji, że myślę, że warto było. Bardzo ciekawe występy dzieci i nie tylko dzieci, i młodzieży również. Tak, mamy wiele talentów, wielu uczniów naprawdę oprócz ciężkiej nauki potrafi wiele fantastycznych rzeczy. Tak jak Państwo tu widzą, i gimnastyka, i śpiew, i taniec, i akrobatyka, no właściwie talentów mamy, że tak powiem, mnóstwo. I to trzeba pokazać, to trzeba wykorzystywać, to trzeba chwalić. Mikołaj wspomniał o tym, że dzisiaj nie dało rady przyjechać na saniach, ale przyjechał na specjalnym swoim takim, no nie wiem jak to nazwać, pojeździe. Nawet nie swoim. To udało się widocznie znaleźć marynarza, który go tutaj dowiózł specjalnie, bo jesteśmy przecież takim obszarem nadmorskim. Mamy piękną zatokę w pobliżu, no i w ten sposób udało się, mimo braku lodu, żeby Mikołaj do nas dopłynął na falach, a został przywieziony specjalnym pojazdem i marynarz, kapitan dowiózł go do nas na szczęście. A widzimy, że publiczność, rodzice również, społeczność wiejska dopisała dzisiaj. No ja widzę bardzo dużo ludzi, z czego się bardzo cieszę, jestem bardzo wdzięczna i myślę, że to tylko pozytywny odbiór będzie, że wszyscy mamy powód do radości właśnie z tego. Słuchajcie, jak mu wiatr podwiewa pelerynę. Oj, są aniołki. Aniołki zapraszamy. Witam cię, święty Mikołaju. Z tej dalekiej podróży. Proszę, dając miejsce, święty Mikołaju. Witam wszystkich, dobry wieczór i wesołych świąt. Przywiozłem wam mnóstwo prezentów, które niedługo otrzymacie. Dojechałem do was z dalekiej Laponii. Statkiem. Widzicie, udało się. Nie ma lodu, nie na saniach, nie renifery nie pomogły, ale statek. Nie liczyłem aż na taką frekwencję. Jestem bardzo zaskoczony i mam nadzieję, że tu będę przybywał teraz co roku. Życzę wam udanej zabawy i wszystkiego dobrego. Aniołki za chwilę będą częstowały was piernikami w moim imieniu. Dziękuję. Zajem.
Dziękujemy, święty Mikołaju. Wielkie brawa dla Mikołaja, że on dotarł do nas. Cieszymy się bardzo.